Higiena intymna jest tematem, który bardzo często pojawia się na różnych forach. Czym się myć, jak się myć, czy stosować irygację, czy wypłukiwać się po seksie, jakie środki do higieny stosować. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyście wiedziały, jak jesteśmy zbudowane. Jeżeli nie pamiętacie naszego filmu o narządach zewnętrznych, warto, żebyście teraz do niego wróciły. Wargi sromowe większe, czyli te, które zamykają dostęp do pochwy, są taką samą skórą jak całe nasze ciało. Dlatego do ich mycia wystarczą naturalne żele, które stosujecie na co dzień. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć specjalny płyn do tej okolicy, jest to jak najbardziej ok. Część z nas, kobiet, lubi mieć konkretne kosmetyki do konkretnej części ciała i nie widzę nic naprzeciwko, żebyście nie miały też płynu do higieny intymnej. Pamiętajcie tylko, że myjemy głównie wargi sromowe większe, nie rozchylamy ich, a tym bardziej nie wykonujemy irygacji, chyba że jest ono zalecane przez ginekologa. Nie wykonujemy też irygacji na drodze wprowadzania wody z prysznica, dlatego że to tylko i wyłącznie może podrażnić i zaburzyć naszą florę bakteryjną, która jest w środku w pochwie. Nie bądźcie też przewrażliwione na punkcie naszego zapachu. Jest on zupełnie naturalny i tak właśnie zaplanowała go matka natura. Wiele osób mówi, że jeżeli miałybyśmy pachnieć fiołkami, to tak właśnie byśmy pachniały. Natura wybrała inaczej i o ile ten zapach nie robi się intensywny, rybi lub też nie mamy żadnego podrażnienia lub też obfitej wydzieliny z pochwy, to znaczy, że wszystko jest ok. To, co może nas podrażniać, to przede wszystkim codzienne noszenie wkładek higienicznych. Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli odczuwacie silny wypływ wydzieliny pochwowej, to może zaburzona jest biocenoza. Może właśnie wkładki higieniczne spowodowały, że mamy za mało pałeczek kwasu mlekowego, które głównie decydują o prawidłowej biocenozie pochwy. Zróbcie sobie test. Odstawcie wkładki na 3 tygodnie. Tak, wiem, że bielizna będzie wilgotna, ale warto. Większość z Was wraca po takim teście i mówi, że jakość życia jest zupełnie inna. Mijają obfite upławy, podrażnienie i brzydki zapach. Pamiętajcie, że śpimy bez majtek. Możecie mieć luźną piżamę, najlepiej bawełnianą, albo po prostu koszulkę nocną. To jest bardzo ważny czas na odpoczynek dla naszych narządów płciowych zewnętrznych. Jeżeli macie nawyk spania w bieliźnie, to ponownie zróbcie sobie test na 3 tygodnie i zobaczycie, co się wydarzy. Raczej gwarantuje sukces. Pamiętajcie, że z uwagi na naszą budowę anatomiczną musimy pić naprawdę dużo wody. Im mniej wody pijemy, tym bardziej zagęszczony jest mocz. Im bardziej zagęszczony mocz, tym większa szansa na podrażnienie. Dlatego pamiętaj, warto też wypić tą szklankę wody przed seksem, nie zamiast, a po seksie pójść do toalety, wysikać się i spłukać srom. To nie znaczy, że mamy wprowadzać ciśnienie wody z prysznica do pochwy. Absolutnie nie wypłukujemy spermy z pochwy. To nie służy ani antykoncepcji, ani zdrowiu intymnemu. Chodzi tylko o spłukanie samego sromu.